Siemuśka, z tej strony Azura i tam w kolejnym filmiku. Cię teraz w piątym odcinku Ben Merch Hall. Dawno już w sumie nie było tej serii. Głównie dlatego, że ostatnio nie kupowałam nic związanego z jakimiś zespołami. Na razie po prostu skupiałam się bardziej na cosplayu i wydawaniu hajsu całego na cosplay. Także właściwie to, co dzisiaj tu przedstawię, będzie bardziej po prostu jakimiś fajnymi ubraniami według mnie, takimi właśnie ze stylu, takiego jak ja noszę. Nie ma tu zbyt wiele rzeczy, ale myślę, że są dosyć fajne, żeby pokazać. A stwierdziłam, że jako, że dawno nie było już te odcinków z tej serii, to fajnie było jednak coś wrzucić z tego, ponieważ ostatnio było tylko właściwie głównie anime i jakieś tam Q&A i tak dalej. Dlatego fajnie było jednak wrócić do tej serii. Także zapraszam was do oglądania. Pierwsze zaczniemy od bardziej dodatków, jakieś tam właśnie mniejsze rzeczy, czy tam naszyjniki. Pierwsze dwa to właściwie coś, co mogliście już widzieć, mianowicie w moich mangowych zakupach. I są to właściwie to, co kupiłam na konwentach, czyli takie zawieszki. To akurat był bryloczek. I po prostu dałam sobie na takie dwa rzemyki, które kupiłam w Fasmenterii. I sobie mogę nosić jako naszyjniki. Następny jest taki naszyjnik, to nie wiem, czy to jest jakiś właśnie bawuł czy coś, ale bardzo mi się właśnie to podoba i właśnie to chyba kupiłam w Krakowie, jeśli się nie byłem, na jakimś stoisku z pamiątkami, ale nie jestem pewna. Oraz kolejne są to zawieszki, tak jak mam tutaj, one też są właśnie z Krakowa, z tego stoiska, ale one miały tam takie naszyjniki, że te nie było to rzemyki, tylko bardziej taka gumowe coś. I przez to często mi się robiło tutaj takie, jak to nosiłam, takie czerwone, przez co jakby mnie tak obsypywało od tego, czyli coś, dlatego się przerzuciłam na rzemyki i je po prostu sobie zostawiłam na zawieszki i na przykład tutaj mam taki złoty nabój. Troszkę żałuję, że nie wzięłam jeszcze dwóch naszyjników, ponieważ to było po jednym naboju na naszyjnik, bo wtedy bym mogła sobie zrobić od razu cosplay, naszyjnik na cosplay Chloe z Life is Strange. Następny jest taki smok. Oraz taka czaszka diabła, że tak powiem, z pentagramem. Nie za bardzo pamiętam, ile ono kosztowało, jakoś chyba 5-6 zł za jeden, tak mi się wydaje. Następną ostatnią rzeczą jakby z akcesorii do ubioru czy cokolwiek jest taki choker z taką kartką, który kupiłam na przecenie za chyba też 5 zł czy coś takiego w smyku, bo po prostu potrzebowałam coś na cosplay Chewie, ponieważ nie miałam takiego zwykłego nawet, a stwierdziłam, że nawet jak już ma tą kokardkę, no to niech już będzie, zawsze mogę tą kokardkę po prostu ściągnąć. No jest jakoś tak to wygląda, ja i tak mam strasznie małą szyję, więc wszystkie takie... Nie kupuję takich na takie zapięcia, bo zazwyczaj tak są na mnie za duże. Ale na parę tam sesji z cosplayu może być. Jest git. Teraz przechodzimy do ubioru. Najpierw zajmiemy się koszulką i tutaj mam koszulkę, którą kupiłam sobie na... ciucharni, czyli tam cicha na wagę czy cokolwiek. Tutaj jest Jack Skellington, dlatego chyba tylko dla tego ziomka właściwie to wzięłam, a zresztą to nie pamiętam ile kosztowało, pewnie, nie wiem, kilka złotych, nie wiem, ile, dwa, nie wiem. Taka koszulka, która jeszcze jest z halloweenowej jakby edycji z Kropa z zeszłego roku. I ona jest taka, że ona fajnie właśnie ma taki materiał, ale w sensie, że taki, nie wiem, wygląd tego materiału. Jest bardzo właśnie też milutka. I ona ma takie jakby dziury porobione. Następną koszulką jest to coś, co mi się mega podoba i nie jestem pewna, czy nie zostałam jakoś na święta, bądź na urodziny. Nie, na urodziny raczej nie, ale nieważne. Jest to taka właśnie zajebista koszulka z takim też jakąś czachą. I ona też jest taka fajna, że ona jest taka cieniutka, więc nie jest za gorąco, więc może być fajnie na przykład właśnie albo właśnie jeszcze na lato, albo na przykład jak jest tak już się robi jesień, to na przykład można dać taką koszulkę i na to dać bluzę, bo wtedy nie będzie zbyt gorąco, a będzie wręcz idealnie. Wydaje mi się, że do tego fajnie by się skomponowało się ten naszyjnik. Okej, serio, nie mogę sobie uwierzyć, że zapomniałam właściwie o tej bluzce, bo dopiero niedawno ją właściwie odkryłam w szafie, w szafce, ponieważ ona była na samym spodzie, więc jej nie widziałam. Przez ten cały czas, po pół roku, odkąd ją mam, ani razu nie ubrałam. Na pewno jest to coś, co nigdy bym też nie powiedziała, żebym nosiła, ale jednak tak. Jest to mianowicie taka krótka jakby
Nie wiem, jak to się nawet nazywa, ale to jest takie dosyć krótkie, że nie odkrywa to brzucha, jednak jakby może jak się, nie wiem, tak poniesie ręce do góry, to może tak leciutko, dlatego nigdy nie pomyślałam, że będę takie nosiła, bo nie za bardzo przepadam za odkrywaniem swojego brzucha za bardzo, ale jednak, nie wiem, spodobało mi się ten wygląd tutaj. Z tyłu ma coś takiego, żeby, no takie paski po prostu, że jakby ma odkryte plecy, nie za bardzo, ale je troszeczkę ma. No i wiadomo, tutaj tam bok trochę odkryty i tymi dwoma sosiami są to kurtki. Fuck yeah, wreszcie jakieś mam. Są to kurtki z ekoskóry, czy jak to tam się nazywa? Sztuczna skóra. Obie kupiłam na targu grodkowskim, chyba razem wyszło jakoś 100, 200 albo 220, 30 coś razem za obydwie. Chciałam właśnie dwie, ponieważ chciałam jedną zostawić taką jak ta jest, że zwyczajna czarna kurtka z fajnymi kieszeniami. Kieszenie są zawsze najważniejsze. Raz przymierzyłam kurtkę, zobaczyłam, była fajna, ale zobaczyłam, że nie ma kieszeni i stwierdziłam, że je odkładam, to w ogóle głupkę znalazłam do włosów, co? Ta jakby na razie leży na mnie najlepiej, ponieważ tą właściwie nosiłam cały czas. Tamto chyba tylko raz ubrałam, a tak to głównie właśnie była o ta. Chciałam jeszcze jedną, żeby ją przerobić tak, żeby dodawać jakieś naszywki, może coś tam jakoś farbą. Z farbą coś pomajstrować i dać jakieś ćwieki i tak dalej, żeby była taka wypasiona po prostu. Ale jednak nie wiem, czy to będzie materiał się taki nadawał, żeby tak ją przerabiać, dlatego chyba będę szukała też innej już tak trochę przerobionej jakby, z takimi ciekami. I ta jest natomiast troszkę inna, ponieważ jakby widać, że ma jakby inny, nie wiem, design materiału, nie wiem jak to się nazywa, po prostu inny jakby wygląd tego materiału. I w środku ma takie paski. Oraz co tutaj jeszcze ma, to właśnie taki pasek, której tamta nie ma, dlatego jeszcze bardziej to chciałam. Mama tak, moja tak się nie patrzyła na tą akurat kurkę, tamta jej się bardzo spodobała, ale ta, że już tak się nie, że te paski i czy będzie pasować i ten pasek, a ja takie, no kurde, ja za bardzo nie będę jej zapinać, żeby z tym paskiem, tylko po prostu będzie się z tego dyndał, no i zawsze go sobie mogę wyciągnąć, bo chyba się da wyciągnąć, nie? Da, no to co za problem. A poza tym fajniej mieć właśnie dwie niż tylko jedną i będzie teraz więcej do wyboru. A poza tym one były jakoś po 100, albo tak jak mówiłam, 120, 110, także z wszystkich tych miejsc, które zwiedziłyśmy po poszukiwaniu właśnie takiej kurtki, to była najtańsza cena. A dobra jakość i w ogóle. I że ten pasek jest jakby na mnie za duży, ale trudno. Gdzie to mnie przeszkadza? Teraz przejdźmy do finału dzisiejszego programu. I mianowicie jest to coś, co niedawno sobie kupiłam i jestem z tego tak kurewsko dumna po prostu. To jest tak fajne, to jest, nie wiem jak to nazwać, ja na razie mówię na to bluzo coś. No i po prostu nie wiem jak to nazwać, ponieważ ni to bluza, bo nie ma zamka, ni to jakby sweter czy coś. Sami zobaczcie. Co to jest zajebistego, a co nie jest, czego nie ma? Jest to, że jest zajebiście fajny, duży kaptur. Ja naprawdę jak to ubieram, to ja się mam wrażenie, że jestem właśnie jakąś, nie wiem, takiej pokroju właśnie jakiś czarodziej, coś takiego. Takie bardziej magiczne, takie magic wipes, czy coś takiego. Minus jest minus. Dwa. Minus jest taki, że jest 70% poliestru, a 30% bawełny, także dla mnie to takie średnie, bo ja chyba mam właśnie jakąś alergię, czy coś na poliestr. Nie pamiętam dokładnie, ale po prostu no po prostu poliestrę, no to wiadomo, jeszcze bardziej się człowiek poci i tak dalej. Ale co to jest zajebistego, to no bum, jakie to jest długie, takie jest fajne. I to jest też, to ma fajne takie zajebiście wielkie kieszenie. Natomiast minus jest taki, że jednak one są jakby takie luźne, nie są doszyte do żadnej strony z tego materiału. Właśnie tutaj na przykład do tego nie są tak przyszyte. Zastanawiam się, czy sama to zrobić, czy nie, ale bo jednak fajnie to jest, że nie są przyszyte, ale jednocześnie często jak idę, no to na przykład właśnie jak mam rękę jedną w kieszeni, ta strona się po prostu tak do tyłu idzie i mi tak widać tylko taką łapkę, co jest dosyć zabawne i zastanawiam, czy to przyszyć, czy jednak zostawić tak jak jest. Jak ja to kocham. I to jest taki jeszcze mamilusi materiał, że o Jezus Maria. Co jeszcze mogę właśnie pokazać, co nie jest jakby jakimś ubraniem czy coś, ale jest tak zajebiste, że po prostu chciałabym wam pokazać. Mianowicie są to trzy łapacze chmur, czy tam koszmarów. Nie wiem, kiedyś już mówiłam na to łapacz koszmarów, ale jednak często mówią na to dreamcatcher, czyli właściwie łapacz snów.
Pierwsze są to takie dwa małe i to są właściwie, ja je wszystkie kupiłam nad morzem, jak byłam na wakacje w tym roku. I one są fajne, bo one mają takie jakby taką właśnie nić, która jest taka właśnie jakby taka tęczowa przychodzi. I ten jest właśnie czarny, tam ma takie fajne piórka. Oraz ten jest brązowy, ponieważ nie było dwóch czarnych i właściwie były dwa brązowe, jeśli mogłam zdecydować, bo taki brązowy bardzo ładnie wygląda, ale chciałam po prostu czarny, no bo... Tak, bo lubię ten kolor. I stwierdziłam, że wezmę takie dwa i teraz aktualnie mam chyba 5-6 łapaczów snów w moim pokoju. Natomiast najlepszym jest ten, który kupiłam za... Nie wiem, ile on kosztował, chyba 50 zł, tak mi się wydaje. Ale panie, patrz na jakie cudo, halo. Ogólnie to chciałam właśnie taki duży, w mojej kwiaciarni właśnie widziałam taki duży był, nie wiem czy pojedynczy czy dwu. Właśnie cały czarny, ale też chyba kosztował już jakoś, nie wiem czy nawet nie więcej. Tylko stwierdziłam, że jak zobaczyłam ten, był to jedyny taki właśnie, to jest ręcznie robiony. I jedyny właśnie, który był taki, no kolorowy. I poza tym przemówiła do mnie ta tęcza. I to, że to jest takie fajne, te pióreł jest tego aż tyle i tu na dole. A poza tym, no jest jednak obwódka taka czarna, to jest chyba takie velvet czy coś, taka tasiemka, nie wiem, taki velvetowy, nie wiem dokładnie, taki materiał śmieszny. I to ma jakby właśnie takie różne rodzaje tych tęczy, ponieważ to jest bardziej takie jasne kolory i jest tego tak dużo tych wszystkich kolorów. Następnie jest taki bardziej jakby już takie mniejsze kółeczko, to jest taki inny jakby styl też wyszywania tej tęczy, tak mi się wydaje. Nie jestem pewna, ale ja to tak widzę, chociaż jednocześnie jest taki podobny jak tutaj, tylko wiadomo, to jest już mniejsze, no to ten. To jest bardziej jakby wypełnione, a to już takie bardziej jakby są dziurki takie. No i następne mniejsze to też takie ma żywe kolory. To właśnie na przykład ma taki inny zielony niż tutaj. Także to było na tym dzisiejszym filmiku. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. To jest Boże Skałyska, widzimy się w kolejnych innych, następnych moich filmikach. Na razie.